Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, dzisiejsza partia miała miejsce w 2020 roku, grana w Ustroniu we wrześniu na pierwszej lidze Mistrzostwa Polski Drużynowe. Miałem przyjemność grać z juniorem, który jest niezwykle silnym szachistą. Ranking 2350 dobija do 2400 już dużymi krokami. Silnie grający, naprawdę szachista, obserwuję troszeczkę jego karierę. Bardzo fajnie sobie radzi. Miałem przyjemność grać tutaj czarnym kolorkiem. No i przejdźmy, może, już do rzeczy. Przeciwnik zagrał d4, skoczek f6 z mojej strony, c4, g6. Sprawa naturalna. Tutaj powstaje nam już obrona królewsko-indyjska, moja ulubiona, zresztą e4. D6. Przygotowując się na mojego przeciwnika, e, wiedziałem, że jest taka opcja, że zagra ruch d4, chociaż częściej widziałem u niego ruch c4, czyli e, prób, próba grania partii angielskiej. Ruch e4 również był możliwy, więc w zasadzie ciężko było mi się dokładnie na niego przygotować, e, ale troszeczkę, troszeczkę się udało. I dokładnie w tym momencie z, zrobiłem roszadę, przeciwnik zagrał h3. Jest to dobry ruch w obronie królewsko-indyjskiej e, specjalistą w tym posunięciu, w tym wariancie jest nasz rodak arcymistrz Michał Krasenkow. E, to, ten ruch e, przy, przysparza dużo kłopotów czarnym. Jeżeli czarne nie zagrają zbyt dobrze, to może być problem, bo szybkie g4 powoduje niezły atak tutaj ze strony białych. I blokadę skrzydła królewskiego. W tym momencie postanowiłem nie, nie planować grać ruchu E5, tylko zagrać posunięcie C5, troszeczkę zamieszać przeciwnika, zamieszać w tym kotle szachowym, moi drodzy, dlatego że junior na pewno jest dobrze przygotowany teoretycznie czyli zna te pierwsze posunięcia bardzo dobrze na pewno, no ale starałem się troszeczkę z tych ścieżek odejść, żeby próbować wykorzystać swoje doświadczenie. Posunięcie d5 ze strony przeciwnika to jest sprawa naturalna. Przypatrzyłem tu się jednej partii Lewona Aroniana grający czarnymi, no i powtórzyłem po prostu jego posunięcia. Ruch a6, który daje możliwość zagrania od razu b5 i oddanie pionka za jakieś tam wtargnięcie hetmanem i próba wybicia pionka e4. Jakaś tam inicjatywka może by się pojawiła, ale z reguły tutaj przeciwnicy zawsze grają A4. Tak też było w tym przypadku. I posunięcie. E6. Jeszcze tylko wrócę do posunięcia A6. A6 jest to ruch, który też nie pozwala wejść w przyszłości skoczkowi na, na B5, więc ruch najba, jak najbardziej się przydaje. Posunięcie E6. No muszę tutaj szarpać centrum, próbować wybić pionkę na D5 lub też zagrać inną opcję. Zaraz zobaczymy jaką. E, posunięcie goniec D3 ze strony przeciwnika. Moi drodzy, gdybym teraz nie przejrzał pewnej partii, jak się przygotowywałem do tej partii, <grym>, jak to zabrzmiało, to nie zagrałbym tego ruchu. Ale że zagrał ten ruch Aronian, to postanowiłem to powtórzyć. Bo normalnie to ja bym tutaj wybił, wybiłby pionka na D5. Opcje są dwie: przeciwnik by wybił pionkiem z E i pozycja by była spokojniejsza, ale stabilna dla, dla białych. Tak mówiąc w skrócie, nie, nie wchodząc w szczegóły, ale posunięcie, wybicie z pionkiem z C byłaby to na pewno ostrzejsze zagranie. Plany dla czarnych byłyby takie, byłyby takie, wyobraźmy sobie, że tu jest już wybicie i gram potem tak. Na przykład wieża E8, hetman C7, skoczek D7, planuję zagrać C4, wejść skoczkiem na C5, zagrać B6, goniec B7, wrócić skoczkiem na D7 i próbować zagrać na E5. Takie plany są, takie partie były, no ale spróbowałem też innej opcji, zagrałem skoczek na D7. Z reguły mi się ten ruch nie podoba, bo mój goniec nie ma gry, ale tak naprawdę mój goniec w ogóle nie ma gry, bo jest tam H3 zagrane. Mój drodzy, i nie mogę zagrać na G4, a chętnie bym tego skoczka gońcem wymienił. Nie bałem się takiego zagrania, bo tutaj mam fajne centrum i jest już wszystko w porządku. Potem z opcją skoczek E5 i nawet po wymianach pionek wybija, i pozycja czarnych jest bardzo przyjemna, mimo zdwionych pionków w centrum, bo nie pozwala na przede wszystkim pionek z E6 wejść skoczkowi na D5. Otwarta linia F i skoczek z H5 na F4 są bardzo fajne plany. Gońca można by było ustawić na C6, męcząc pionkę E4. No, opcji tutaj jest cała masa, no ale przeciwnik nie wybił. No, junior no już ile lat Antek ma? Nawet się nie przyjrzałem, ale koło pewnie 16. Mo mogę się mylić. Może ciut więcej. Coś koło tego. Bardzo sympatyczny zresztą junior. Skoczek z B na D7 i teraz przeciwnik zagrał goniec na E3. No i postanowiłem zagrać jak Aronian. Po prostu nie, 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 nie. Przepchałem pionka na E5. Tak, to co widzicie to jest taki zamknięty charakter obrony królewsko-indyjskiej. Kiedyś Ksawery Taltakower, słynny polski arcymistrz, mówił, że jak się czarnymi ustawi tutaj pionki na D6, C5, E5, ma się pozycję bardzo stabilną, bardzo dobrą. Zaufałem temu powiedzonku, ale tu cały czas na przykład komputer pokazuje przewagę dla białych, ze względu na przestrzeń zdecydowanie. G4. Ruch ostry, ja taki ruch oczywiście widziałem, nie jest to dla mnie żadne zaskoczenie, no ale problemy pojawiają się jak czarnymi, nie wiemy jak tu się rozwiązywać w ogóle tymi figurkami, tymi pionkami, ale jak już sobie spojrzałem na tą partię aroniana, to mniej więcej wiedziałem jak tutaj się to ma toczyć. Krucha 8 Król H8 niby dziwne posunięcie, ale ona ma dwa fajne zastosowania. Bo tutaj białe planują wieża G1, a czarne planują F5. No i po wybiciu pionkiem z G, z G na F wieża by nieźle była ustawiona na króla G8. Przede wszystkim królem już schodzę z tego planu fajnego i zwalniam miejsce również dla skoczka na G8, żeby pomanewrować i spróbować wyjść. Pionkiem na F5. Skoczek D2 ze strony przeciwnika to też jest ruch naturalny, znany i powszechnie grywany. Skoczek się przemanewrowuje, opcja może na F1, na G3 jest, jest fajna dla białych. Przede wszystkim tutaj pion F3 też ma wspomagać pionka G4, E4. No ja zagrałem skoczek na G8, tak jak już wcześniej wspomniałem. Posunięcie H4 ze strony przeciwnika. No właśnie. Ten ruch mi się spodobał, y, dlatego że od razu mogę zaatakować punkt G4 z y, Niektórzy z nas pewnie grając z czarnymi, by się już nieźle przestraszyli, jak te pionki na, na nas maszerują, ale bez obaw, ten atak jeszcze nie jest, y, nie jest groźny. Tutaj białe przede wszystkim próbują y, łapać dużo przestrzeni i utrudnić rozwój dla czarnych. Skoczek z D na F6. Moi drodzy, atakuje punkt G4. Taki ruch byłby dla mnie bardzo fajny, dlatego że skoczek wchodzi na H5 i potem na F4. Mam świetną placówkę. Przez F6F5 również mogę się rozbijać i otwierać e, linię F. Przepraszam i rozwijać te moje figury y, dalej. Więc ruch G5 na pewno by był ruchem bardzo słabym. Goniec E2 ze strony przeciwnika. Ja też ten ruch rozumiem, bo jak na przykład byłoby zagranie F3, to ja mam opcję H5. Też można próbować tutaj przeciwnika męczyć, dlatego goniec E2 ze strony tutaj Antka y, i skoczek E8. No właśnie, słuchajcie, dużo manewrów, dużo cofania się figurami. Zauważcie. Prawie wszystkie moje figury są na ósmej linii. To nie zwiastuje dobrze, to nie zwiastuje dobrej pozycji, i komputer tutaj e, również ma rację, że ta pozycja jest e, nieprzyjemna dla, e, dla czarnych. Ale powiem Wam szczerze, mi ona się podoba, e, a będę grał te pozycje, które mi się podobają, nawet jeżeli one są trochę gorsze, dlatego że wiem, jak mniej więcej grać i gram z człowiekiem, nie gram z, z komputerem. Jeżeli by to na przykład nastąpiło zagranie H5 bardzo taki ruch myślę, że ciekawy, to ja mam tutaj już opcję goniec f6 i próbę wymiany tych gońców, co byłoby dla mnie na korzyść, dlatego że pionki moje są ustawione na czarnych polach i goniec już by w nie po prostu nie strzelał, bo to jest bezwartościowa w tym figura, tak na ten moment powiedzmy. Skoczek, y, oczywiście goniec g7 jest potworem w obronie królewsko-indyjskiej, ale jakbym go wymienił teraz za tego, to pozycja dla mnie byłaby lepsza strategicznie skoczek F1 ze strony mojego przeciwnika. No ja się wiele nie zastanawiałem, słuchajcie, no tutaj bardzo szybko podjąłem decyzję, zagrałem F5. Taki ruch prędzej czy później muszę zagrać. Wszystkie przesłanki ku temu e, były, żeby ten ruch zagrać, dlatego że skoczek wszedł na F1 i tutaj e, obrona punktu E4 się osłabiła. Poza tym, skoczek chciał zawędrować na G3 i mi uniemożliwić zagranie F5, więc to był na pewno dobry moment. No, ale przeciwnik odpowiedział bardzo szybko: H5. Co, się, co troszeczkę mnie zdziwiło, przyznam się szczerze, ale e, tylko na chwilę. Dlatego, że muszę już podjąć radykalne kroki: albo wybić, albo przepchać. No, tutaj wybicie nie wchodzi w grę, bo GF i w ogóle tragedia. Pionki tutaj w centrum byłyby ustawione świetnie, więc F4. Moi drodzy, Pionek wybił na y, G6 i oczywiście można zagrać tutaj H6. Potem zagrać y, na przykład skoczkiem i wybić Pionka, na przykład Hetmanem zagrać, wybić Pionkę, ale tu nie, nie o Pionki chodzi. Moi drodzy, teraz jestem bardzo zadowolony ze swojego posunięcia. Y, to nieskromnie troszeczkę to zabrzmi, ale doświadczenie teraz mi podpowiedziało, jak należy zagrać intuicyjnie. Moi drodzy, ruch według mnie bardzo dobry, według komputera niekoniecznie, ale też nie jest takim super błędem. Skoczek na e7. Ktoś by się załapał za głowę. Moi drodzy, co on gra? Skoczek idzie i nie bije pionka. Tutaj nie planuje wybić pionka później i pozwala wieży zbić na h7. Tak zrobiłem to świadomie, dlatego że jak wieża wybija, król ma miejsce na g8 i tego pionka zawsze odbije. Ale uwaga. Goniec musi teraz odejść, więc odbiję tego pionka. To jest ważna sprawa. Tak też zresztą nastąpiło. To nie było żadnego, za dużego wyboru dla białych. I wybiłem pionka, i wieża musi uciekać. To są te tempa, które mi pasowały w grze. Ja mam pionka mniej, zauważcie, ale jakby było w pionkach porówno. I na przykład miałbym pionka tutaj na H6 wcześniej wspomnianego, nie chciałbym go mieć, bo on tutaj by nic mi tak naprawdę dużego nie, nie robił. Musiałbym sporo czasu stracić na dobre przegrupowanie swoich figur, a wolałem zrobić to szybciej. I skoczek F6. Zobaczcie, figury troszeczkę nabierają wigoru. Jeszcze się zastanawiałem nad takim posunięciem F3, żeby poświęcić pionka, ale od razu to odrzuciłem, bo skoczek wskakuje na przykład na G3 i na pole F5 paraliżując mnie kompletnie. Więc skoczek F6 było zagrane, posunięcie F3. Dobra, tu w tej pozycji czułem się już e, w miarę komfortowo moi drodzy, dlatego że czułem, że przeciwnik nie jest w stanie mi tak naprawdę nic zrobić mimo oceny komputera, która jest na korzyść dla białych. E, goniec D7. Jak to mówią, wszystkie figury muszą wychodzić, więc wyszedłem gońcem z jakimś planem szaleńczym, może B5 kto wie, aczkolwiek goniec wyszedł, bo wyszedł może hetman c8, tutaj z jakimś poświęconkiem, no zagrałem posunięcie i czekałem na odpowiedź przeciwnika szybko tą odpowiedź dostałem posunięcie a5, zrozumiały ruch dlatego, że jeden pionek blokuje dwa pionki długo nie czekając zagrałem b6 żeby tego piona wybić tak też poszło moi drodzy, mam tu słabość na a6 mam pionka mniej i... Tak naprawdę ciężko powiedzieć, jak grać, ale zauważcie, że przeciwnika król, jest w, przeciwnika król jest w centrum i on też można powiedzieć nie ma jakiejś najłatwiejszej gry. Tak mi się wydaje, jakbym miał wybierać, którym kolorem chcę grać tą pozycję, wybieram czarne. No, wybieram czarne po prostu. Wieża na A3. I teraz nastąpił ruch z mojej strony, z którego też jestem dumny, moi drodzy. Bardzo mi się ten ruch spodobał. Pozycja ma charakter zamknięty, więc mam trochę czasu na pewnego rodzaju manewry. Jestem ciekawy, czy um, byście znaleźli taki ruch, żeby um, jakoś te swoje figury ustawić w optymalnych pozycjach. Nie ma tu żadnego poświęcenia, moi drodzy. Zagrałem posunięcie pod tytułem Skoczek na H8. No, niektórzy się łapią za głowę, jak zwykle. Skoczek idzie do rogu. Co to w ogóle ma być? Ale słuchajcie, ja szukam odskoczni dla skoczka. Skoczek H8, skoczek F7, skoczek G5. Jak skoczkiem uda mi się stanąć na G5, to stoję tymi figurami bardzo dobrze. I uwaga, Hetman D3 ze strony mojego przeciwnika skoczek F7 nastąpiło. Goniec D1. Ja tych ruchów też za dużo nie będę też komentował, bo tutaj przeciwnik stara się przemanewrować, ustawić też optymalnie te swoje figury. Tu może jest opcja goniec na 4 z próbą wymiany, czego ja bym oczywiście nie zrobił, bym uciekł tym gońcem prawdopodobnie. Skoczek G5. Zdążyłem, zaatakowałem wieżę, wieża H2 i moi drodzy w tym momencie król F7. Mogę sobie na taki ruch pozwolić z planem wieża H8. No jeżeli tutaj w targnę ciężkimi figurami, na przykład na H2, jak mi uwierzy, albo na H1. No, mogło być yy, bardzo gorąco dla przeciwnika. Poza tym, skoczek. Kontroluje pole F3, bardzo ważne. Tu skoczek z gońcem mają opcję jakieś tutaj poświęcenia w przyszłości, tak? To są bardzo ważne rzeczy w obronie królewsko-indyjskiej. OK. Wszystko jest pod kontrolą. B3 ze strony mojego przeciwnika. No i ten ruch dał mi do zrozumienia, że mój przeciwnik będzie się murował. Yy, bo ja bym na jego miejscu Próbował jakiś zagrać goniec A4, przynajmniej coś takiego bym planował zagrać, żeby wymienić tą figurę. No to strategicznie wyglądałoby lepiej. Nawet komputery tak podpowiadają. No ale cóż, ruch B3 ze strony przeciwnika i zagrałem ruch wieża G8. Może dla mm, wielu ruch niezrozumiały, ale jeszcze nie chciałem wymieniać wieżyczek. Chciałem przerzucić tutaj... Gońca w odpowiedni sposób, bo goniec na G7 jest moją figurą w tym momencie najgorszą, która jest ustawiona, która nie robi zupełnie nic. Oprócz tutaj towarzyszy królowi i go lekko broni, ale nie ma to wielkiego znaczenia. Przeciwnik zagrał wieżą na A2, goniec na F8, król na D2. Król zmierza sobie w inne cieplejsze miejsce. Goniec na E7, król C2. Zauważcie, król idzie pod moją ciężką figurę. No to ja gram wieża B8 od razu, grożąc biciem na B3, no ale niestety nie jest to takie proste, bo król B1, no i teraz stwierdziłem no musiałem znaleźć jakiś plan gry, powiem Wam szczerze grałem tą partię w miarę na luzie, bo to jest mój debiut dostałem swoją pozycję, wprawdzie mam na mniej, ale tego nie odczuwałem i starałem się tutaj jeszcze przeciwnika jakoś wymęczyć, no i tak naprawdę no chyba muszę wymienić wieżę, nic mądrzejszego tutaj nie byłem w stanie wymyśleć przeciwnik zredukował tutaj troszeczkę materiału Szybko żeśmy się wymienili, i zagrałem Hetmanem na B8. Cały czas kontrolując linię B, i planując zagrać na H8 i wtargnąć tutaj do obozu przeciwnika poprzez linię H. Niestety, przeciwnik, znaczy, stety dla niego, dla mnie, niestety był czujny. Zagrał Hetman E2, jak, jakże to normalny ruch, który broni. Zauważcie, że jak Hetman H8 tak poszło i Hetman G2, nie wpuszcza mnie tutaj Hetman. No, słuchajcie. Opcja wymiany Hetmanów myślę, że nie jest najlepsza dla mnie, bo pion więcej wtedy już jest tym pionkiem bardziej takim znaczącym. Pionkiem, że tak powiem, e, może nie byłaby to jeszcze przegrana, ale ja nie chciałem wymieniać Hetmanów, ja chciałem atakować. Zagrałem gońcem na D8. Podobało mi się to, to wszystko, że tego gońca przestawiam na A5. Goniec D2 ze strony przeciwnika i goniec A5. Tu już byłem bardzo zadowolony. Bardzo byłem zadowolony. Pozycja słuchajcie jest około równości. Troszeczkę przewagi pokazuje też dla białego ze względu na pionka więcej, ale jak się przebijać tutaj białymi, moi drodzy, ja tego nie widzę. E, goniec e1 e, i goniec na b4. Zagrałem taki ruch, żeby pionek wspomagał gońca i może opcja pionka tutaj do góry, żeby wymieniać. Skoczek na f1 ze strony e, an, an, Antka Kozaka. I posunięcie król G6. Moi drodzy, ruch taki wyczekujący poniekąd, ustawiający króla już w optymalnej pozycji, żeby mi tutaj hetman nie czmychnął na jakieś pozycje, na, przepraszam, nie na pozycję tylko na pole H6 przede wszystkim, bo jak widzimy skoczek tutaj broni, również ten broni na H7 i król na G6 broni H6, bo jak odejdę hetmanem, a taki mam plan, to hetman mi nie wtargnie tutaj na H6. Dobra. Posunięcie król na C2 i posunięcie A5. Od razu zagrałem A5. Ten ruch się zawsze przyda, broniąc tutaj gońca. No, remis myślę, że mam w kieszeni. Zaproponowałbym przeciwnik, by bez mrugnięcia okiem tak mi się wydaje by przyjął, bo też białe nie mają tu żadnej kontry. Król na D3 ze strony białych i hetman b8. No ja próbuję, słuchajcie, próbuję jakiejś akcji. Przeciwnik no, mógł po prostu odejść też hetmanem na a2. Widzicie, że jak hetman idzie na to skrzydło, to chce coś tutaj uczynić. Przeciwnik stracił czujność, zagrał szybko hetman na h2. W którymś momencie też mi zaproponował remis, nie pamiętam dokładnie, w którym to było ruchu, ale odrzuciłem. Dlatego, że jeszcze miałem tutaj pewną szansę. I w tym momencie, moi drodzy, następuje przełom w pozycji A4. Taki ruch trzeba zagrać. Zauważcie, że skoczek zbić nie może, bo bije tam gońca. No, jedynie co to może zbić pionek na H4. Komputery pod, na A4. Komputery podpowiadają, żeby grać goniec H4. E nie pytajcie mnie, mi się to też by podobało, jakbym grał białymi, czarnymi przepraszam. Jakbym grał białymi ruchu, goniec H4 bym raczej nie brał pod uwagę, bo tutaj jest jakieś bicie. Hetman wchodzi z szachem, pionek do góry, no robi się niebezpiecznie, hetman wchodzi. Niezłą moc obliczeniową trzeba mieć, żeby to dobrze przeliczyć. Przeciwnik wybił, no i ten ruch już jest, moi drodzy, niezbyt dobry. Powiem Wam szczerze, że jak e, grałem ruch H4, to ten wariant li, e, widziałem daleko. Zaraz powiem, do którego momentu. Do tego momentu bicie na C3, tutaj e, król nie może, bo hetman B4 i biorę gońca, więc musi odbić goniec i następuje jedyny ruch, który daje przewagę. Ten ruch oczywiście daleko, daleko widziałem, grając ten posunięcie A4. Jedyny ruch, który e, wygrywa w tej pozycji, wygrywa, no jest w stanie wygrywać, y, przełamywać tutaj y, y, obronę białych, to jest goniec bije na A4. Poświęcenie figury. No, właśnie o co tutaj chodzi? Słuchajcie, ja liczyłem tylko to. No, w pion, pion mniej, ale już skoczki mam świetnie ustawione. Były też świetnie ustawione. No i co jest pobiciu na 4? Ten ruch widziałem. I liczyłem tylko Hetman B1, e, Król E2, i liczyłem, że zagram Hetmanem. Na a2, słuchajcie, król e2 musi bronić skoczka oczywiście. Liczyłem tylko hetman, hetman a2, król tam gdzieś ucieka i bije tego gońca i tak naprawdę tutaj atakuje pionka. No i liczyłem, że ta pozycja jest, no jest nie, nieprzegrywalna przez czarne, a mogę coś jeszcze próbować zamieszać w tej pozycji. No ale moi drodzy, w tym momencie się troszeczkę pozastanawiałem, jeszcze w kluczowym momencie się zastanawiałem nad jakimiś poświęceniami. Poświęcenia pod tytułem skoczek na przykład bije na 4. Skoczek na przykład bije na F3. Skoczek może ten bije na 4. No, Miałem za nadróż zawsze Hetman A2, więc byłem spokojny. No, ale coś mnie korciło, żeby jednak tutaj poświęcić skoczka. Długo się zastanawiałem. Przeciwnik miał trochę mniej czasu, więc też już musiał podejmować w miarę szybko decyzję. No i moi drodzy, nastąpił jedyny ruch w partii, który dawał szansę na zwycięstwo. Jestem z tej partii bardzo dumny, bo jedyne ruchy, które tutaj grywały, zagrywa, zagrywałem, dawały możliwość zwycięż zwyciężenia w tej partii. Dlatego też yy, skoczek F3. No ruch yy, myślę, że niezbyt yy, prosty, yy, daleko patrząc, ale yy, całkiem logiczny. Zauważcie, że jak król zbija, no to mam tutaj opcję też, może przestawię, jeżeli król zbija. Mam opcję hetmanem zbicia na E4, król F2 i skoczek G4 biorę hetmana. Dlatego też w tym, w tym, w tym momencie skoczek zagrał tutaj na D2. Mój drodzy, jak grać dalej? E, ten oczywiście wariant liczyłem, bo jest atak na Hetmana, jest atak na Skoczka. Białe mają e, w tym momencie figurę więcej. Nie mogę zbić Hetmana, bo mi tutaj zbija przeciwnik Hetmana, figura więcej u białych zostaje. No dlatego też e, analizowałem, analizowałem i zagrałem Skoczek G1 z szachem. Cóż tu się dzieje? Hetman pod biciem, ale Skoczek daje szach. Dobra, jedną figurą odeszliśmy, zatakowałem króla. Jedyny ruch dla białych to jest król. F2, no Hetmana na G1 nie liczymy, prawda, no bo odbijam, król F2, no i skoczek na G4, wygląda wszystko pięknie, wygląda wszystko pięknie, bo jest atak na Hetmana z szachem, jedyny ruch, jak wiadomo, to jest król G2 w tym momencie, no i co dalej zagrać, moi drodzy, co dalej zagrać, nie jest to, nie jest to łatwe, ale ja ten ruch już daleko widziałem i posunięcie Hetmana na E1, e, co grozi, grozi wzięcie, grozi zagranie Hetman F2 z wzięciem Hetmana z matami. E, tutaj e, też oczywiście grozi wzięcie Hetmana, więc jakieś kroki trzeba podejmować. Przeciwnik zbił na G1. Zaraz do tego dojdziemy, ale po partii, tak, e, tak w czasie jak zagrałem, w momencie gdy zagrałem Hetman E1, e, troszeczkę spanikowałem, dlatego zauważyłem, bo zauważyłem tutaj pewną opcję dla e, dla białych. Opcja nazywa się tak. Goniec E8, szach. No nie mogę królem na przykład iść, nie wiem, typu tutaj na F6, bo Hetman daje mi szacha i jakieś wieczne szachy się robią, albo i maty niebezpiecznie się robi. Hetman y, król na G5 też nie może, bo Hetman H5. No strasznie niebezpiecznie. Jedyny ruch to to król G7, że Hetman nie daje mi żadnego szacha. Ale y, patrzę, że jest Hetman F4. Świetny ruch. Według mnie. Po analizach widać, że ten ruch też nie daje opcji zwycięstwa, znaczy obronienia się dla białych. No ale ruch bardzo ciekawy, zauważcie: Goniec tutaj pięknie wiąże króla i Hetman chce wejść na F7. Ale w tym momencie czarne zaczynają i wygrywają. To zadanie jest dla Was. Nie jest to aż takie łatwe. Można sobie zatrzymać film i spróbować przeanalizować, co tu można zrobić dalej. Skoczek na E3, szach. Król H2, innych opcji nie ma, jak król H1 to skoczek F3 z matem, e, król H2, zauważmy, że tutaj e, Hetman E2 należałoby zagrać, nie można zbić skoczka, bo jest mat na G2, król G3, jedyny ruch, król G2, e, przepraszam, Hetman G2 z szachem, król na H3, Hetman H3, skoczek pomaga, król na, G, na G5, jedyny ruch i piękny mat na H6 mógłby nastąpić, moi drodzy, mógłby. Piękna piękna szansa by tu była. Tego nie widziałem się, przyznam, ale czułem, że tu musi być wygrana. Czułem, że tu musi być wygrana. No i po tym ruchu Hetman G1 odetchnąłem, ale też trzeba grać bardzo ostrożnie. Zauważcie, jedyny ruch, który wygrywa to jest Hetman z szachem. Jeżeli król H1, to Hetman H3 z matem na H2 w następnym ruchu, bo Hetman musi się zasłonić. król Królew 1. Skoczek E3 nastąpiło w partii. Jeżeli król odchodzi, to wybijam Hetmana, no i wygrana jest bardzo łatwa. Przeciwnik wybił tego skoczka. No, można powiedzieć, o, już wygrana bardzo łatwe. Nie, nie, zobaczcie, że tu są jeszcze trzy figury na Hetmana, więc to nie jest takie proste. Czy bić hetmanem, czy bić pionkiem, moi drodzy? To i to wygrywa tak naprawdę, ale pionkiem jest myślę, że lepsze, bo grozi od razu mat i grozi wzięcie skoczka. Król E2, zagrał przeciwnik, e, OK. No, i tak tutaj bicie skoczka, jakby ktoś się rozpędził, można zrobić, ale ja się troszeczkę bałem, bo zbija na przykład goniec. I jak się dobrać do tych pionków? Dwa gońce na Hetmana, niestandardowa pozycja. No, jakoś wymanewrować pewnie by się dało, ale po co ryzykować? Dałem szacha na F2, króla D3. I moi drodzy, jasne, że tutaj można by było teraz zbić. Goniec wybija, Hetman D4, i wybijam któregoś z pionków z szachem, i drugiego. No i partię powinienem gładko wygrać, ale znalazłem taki ruch E2 jeszcze. Ruch E2 powoduje, że szybko idę tym pionkiem do przemiany. Wolałem, jakby odszedł skoczek, wolałem tutaj wymienić tego gońca. Za pionka i żeby przeciwnikowi został goniec i skoczek. Byłoby mi troszeczkę łatwiej grać. No i tutaj przeciwnik zagrał posunięcie goniec B5, które już do pozycji nic nie wnosi. Mógłby być też szach, ale król odchodzi. Nie ma to znaczenia. No i dał mi przeciwnik możliwość dania pięknego mata, na, dorabiając skoczka na E1. Jestem bardzo z tej partii zadowolony, w moim stylu, jedyne ruchy, no cóż, z silniejszym przeciwnikiem rankingowo. Dziękuję Antku za tą możliwość, no, mam nadzieję, że tutaj, no to jest sport, Antek zachował się bardzo fajnie, podziękował za grę, szacun wielki, no i cóż, partia myślę, że całkiem, całkiem niezła. Ja mam nadzieję, że troszeczkę wynieśliście z tej, z tej partii charakter zamknięty, dużo manewrowania, dosyć, dosyć trudna partia. No cóż, dzięki za oglądanie, do, do następnego, na razie hej.